Witajcie na kanale Strackie Triki z Ameryki. Ten odcinek pewnie nie będzie za bardzo dla hobbystów, aczkolwiek może się im przydać, dlatego że będzie o kleinach, przechowywaniu oklein do oklejniarki głównie. Dlatego że ktoś mi kiedyś zadał pytanie w e-mailu, czy w Ameryce używa się okleiny na żelazko. Oczywiście, że się używa, nawet my tu mamy tak pod ręką cały czas, pewnie żelazko jest jeszcze w kadrze. I głównie to są tak zwane liście, czyli jest to fornir pocięty na paski i nałożony klej. Oczywiście bez kleju do oklejniarek taki fornir też można kupić w rolkach. I o ile okleina na żelazko jest mało wymagająca, jeżeli chodzi o sposób jej przechowywania. Najważniejsze, żeby była w suchym miejscu i koniec. Natomiast jeżeli do oklejniarek są plastiki, czy tam PCV-ka, no to sposób przechowywania ma znaczenie, dlatego że kilka dni temu kolega, taki dużo młodszy, który ze mną pracował, ma oklejniarkę i mówi, kurde, co chwila mi przestaje kleić, nie dokleja i mówi, walczę z tym 2 dni, już nie mogę dojść do ładu, mówi, czy byś mógł przyjechać i coś mi pomóc. No i jak ja pojechałem, to pierwsza rzecz, mówię, pokaż, gdzie masz okleiny. I ja, on mi pokazał taką kanciapę i na ścianie były przybite gwoździe i ta okleina tak wisiała. Wiadomo, że jak na żelazko, to możemy bardziej docisnąć i to nam się przyklei i będzie się trzymać. Natomiast jeżeli oklejniarka jest zagięte tak, że jest prawie że załamane, ten plastik przez ileś tam tygodni czy miesięcy, to potem oklejarka tego nie doklei. I będzie złazić, odłazić i będą szpary miejscami i tak mi właśnie wychodziło. Dlatego ja wam pokażę, jak ja przechowuję okleiny. Bo mówię, no to jest na żelazko, to nawet mam w ten sam sposób przechowuję jak te do oklejniarki, ale niektóre po prostu wiszą sobie na ścianie, dlatego że mówię, one nie są aż tak bardzo wymagające jak okleiny z PCV-ki czy innego plastiku. Na ścianie jest kilka takich najbardziej popularnych. Jedna siedzi tu krążek w końcówka już w takim bardzo starym przyrządzie, a tu one są poprzekładane po prostu w ten sposób i leżą i są zawsze proste. Pokażę wam, jak u oklejniarki mam. Tu przyszło parę rolek oklein. Jak one przychodzą właśnie w takich kartonach, to tu jest 5 rolek po 300 stóp. 15-16 szerokość, 1500 stóp linear foot, czyli liniowych. No i one są spięte takimi taśmami i nic im się nie dzieje. W takim kartonie one mogą leżeć ile czasu potrzeba, zanim je użyjecie. I dlatego tu na górze mam też właśnie w kartonach. Nie kupuję chińskiej, żadnej już. Tu wam pokażę, mam z numerem naklejone, że nawet z Niemiec kupuję okleinę, ta jest akurat z klejem, ta jest bez kleju, 21 zrobiona, czyli nie leżała długo, używaliśmy ją tydzień temu i mówię, no w kartonach się przechowuje, a w różnych kartonach przechodzą niektóre w kwadratowych, niektóre przechodzą w takich wielokątach i dopóki się nie zacznie jej używać, to one tak mogą po prostu leżeć. Natomiast chwilę, kiedy się zacznie używać, to
Nie wolno ich wieszać na półkach, gdzieś na gwoździach, na różnych tam śrubach, dlatego że one się właśnie powykrzywiają i potem maszyna nie będzie pracować odpowiednio i będzie problem. Dlatego mam tutaj plecówkę, to jest ja 5 mm czy 6 mm, jakaś taka, niektóre płyty meblowe, przepraszam, nie płyty meblowe, sklejki sfornirowane przychodzą, że z wierzchu i od spodu mają taką płytę, więc wycinamy z tego, albo po prostu co zostaje z sklejka lakierowana już na dnie szuflady, na dna szuflad używamy. I tu po prostu leżą sobie te okleiny. Jak któryś kolor chce, na przykład ten kolor, to muszę tylko wziąć dwoma rękami, wszystko podnieść, przełożyć go do tyłu. Tu mam rolkę, że nie muszę przechodzić, tylko po prostu tu przekładam, biorę, która mi potrzeba, kładę na maszynę i wracam z powrotem. Jeżeli potrzebuję jakoś inno, no to biorę inno i tak samo. Jeżeli już one są mniejsze, to przekładamy tu, gdzie są mniejsze te mniejsze sklejki, dlatego że często się zdarzy, że zużyje się na dany projekt praktycznie do końca, że nic nie zostaje. Wtedy jak potrzeba do projektu inny kolor, to z kartonu bierzemy i kładziemy właśnie tu. Dlatego to są te, które tak na bieżąco, a które są gdzieś tam na przyszłość albo już się projekty skończyły, to one leżą właśnie w kartonach. Ktoś mi pytał, jakiego kleju używam. Używam Henkla. Normalnie zwykły, nie wiem, to jest austriacki czy tam niemiecki Henkel klej. Tam mam karton jeszcze z trzema workami. Dwa lata temu taki worek u nas kosztował $62 albo 56, nie pamiętam dokładnie. W tej chwili 290 i nie ma. Dobrze, że zamówiłem pół roku temu ten karton, więc przyszedł. Niech stoi, jeść nie woła. Także tak to z bliska wygląda. Ja wiem, że Felder robi takie stacje na oklejniarki. Tu montuje się do maszyny i wyciąga się z całością i kładzie na wierzch. Ale jaka jest tego wada? Jak wszystko felderowskie, działa dobrze, ale jest tak masakrycznie koszmarnie drogie, a to mnie nic nie kosztuje. To jest po prostu odpad. Także najprostsze rozwiązania są często najlepsze i najbardziej skuteczne, a na pewno często najtańsze. Był to taki bardzo szybki odcinek właśnie odnośnie przechowywania krawędziówek, czy tam obrzeżówek, czy whatever you call it, znaczy jakkolwiek to nazywacie. Dlatego, że mówię, te obrzeżówki drewniane, czyli fornir z klejem, to są najbardziej takie, najmniej wymagające. Jeżeli się robi to żelazkiem, jeżeli to się oklejniarką robi, to oklejniarka jest jedną z najbardziej delikatnych obrabiarek i tam tylko coś jest nie tak i potem jest po prostu katastrofa na całej linii. Oczywiście dla zasięgu dajcie kilka kropek komentarza albo jakiś liter innych. Jak się podobało, to standardowo dajcie lajka. Wejdźcie na mediapartner24.pl i na drewno.pl, aby tam nabyć moje książki albo przynajmniej zostawić jakiś komentarz. Miłego dnia Wam życzę i niech moc będzie z Wami.